No siema, siema. Dość długo nie robiłem nic takiego przy samochodzie, przynajmniej nie nagrywałem tego, co robiłem. No ale jak pamiętacie, miałem plan, żeby wziąć się za listwę od wersji Type R. No i przyszła pora, żeby je wymienić. Także na razie robię ostatnie ujęcie samochodu jeszcze ze starymi, standardowymi listwami dookoła. Pokażę Wam potem, jak je zdjąć i jak założyć te nowe. Będzie łatwiej, dlatego że na tych nowych listwach będzie widać, gdzie są, gdzie siedzą wszystkie wkręty i tak dalej. Także ostatnie ujęcie auta przed zmianami. Dzisiaj pewnie zacznę, jutro będę powoli kończył. Jest trochę czasu. Nie będę ukrywał, auto jest umyte, ale w zeszłym roku robiłem polerkę i to trochę pomogło, jednak zupełnie inny jest ten lakier. Bardzo łatwo się go myje. Nie wiem, czy pamiętacie, ale było też wideo zaściemnienia lamp. Zrobiłem później taką poprawkę. Tego trochę nie widać, ale może z boku trochę popatrzę. Tam dolną część odbłyśnika znowu rozebrałem lampę i pomalowałem na czarno. I powiem Wam, że efekt jest kozacki. Na przykład w nocy, mimo że na przykład światła świecą gdzieś z jakiejś lampy ulicznej, to ta lampa wydaje się taka naprawdę ciemna i ponura. Na wierzchu jest jeszcze taki film naklejony, przyciemniający. Praktycznie w ogóle nie przeszkadza w nocy, jadąc na światłach, a jednak to jeszcze powoduje groźniejszy wygląd tej lampy. Także spoko, jestem zadowolony. A różnice pomiędzy tym, jak ta folia przyciemnia lampę, widać tutaj, bo ta folia też jest naklejona na moje lampy przeciwmigielne, które przerobiłem też na lampy dzienne. To Wam też pokażę. Właśnie tutaj ta lampa wygląda dużo ciemniej, a to jest ta sama zewnętrzna warstwa. Także spoko. I najważniejsze, że przeszło badanie techniczne. Nikt się nic nie dowalił, także los. Dobra, to zaraz się biorę za rozbieranie. Ciąg dalszy nastąpi. Okej, wczoraj się nie wziąłem za tą robotę, bo miałem troszkę inne zajęcia. Jak widzicie, ptasia aktywność jest spora, raptem wczoraj myte auto, a już dzisiaj wiadomo co, no ale trudno, tak jest. Tutaj mam przygotowaną zestaw listew na prawą stronę, czyli w Anglii na stronę kierowcy. To tylko pokazuje tak naprawdę, jak prosty jest ten montaż, bo to są raptem trzy śruby na tych bocznych listwach. I po ich odkręceniu i zdjęciu tych półkolistych listew wystarczy przesunąć. Widzicie, są wsuwane takie zaczepy i cała ta listwa powinna zejść. Zobaczymy, czy to jest takie proste. Jeszcze na końcach widzę, że są takie jakieś, tak na tym jednym końcu, czyli to jest od strony tylnej, jest śruba, która blokuje. Te listwy na nadkolach są bardzo łatwe do zdjęcia. Tutaj widać, gdzie trzyma się ta z tym splitterem z przedniego zderzaka. Jakieś dwie śruby. Nie widzę jakichś większych problemów. Też zobaczymy. Plan jest taki, że pozbędę się wszystkich listew najpierw, zrobię zdjęcie albo wideo, jak to wygląda bez, dla porównania. Później będziemy to montować. Widzę, że tutaj są to dwa zwykłe takie wkręty na Philipsa, czyli na gwiazdkę. To jest jakaś spinka. No tam w górę coś będzie. To wyczuwam. Albo spinka, albo jakaś śruba. Tu widzę, że nawet nie ma w tym momencie. Ok, to na pewno są spinki z przodu, bo już ściągałem zderzak nieraz. Nie bardzo wiem, co tutaj będzie pod spodem. Coś jest, ale nie wiem co. Ale chyba spinka, zwykła spinka. Tutaj. A też. Muszę tam zaraz zajrzeć, bo tak to po prostu nic nie widzę. No tylko się domyślam. Ale raczej nic skomplikowanego zbytnio. Bardzo możliwe, że to są zwykłe spinki. No i tutaj, tak jak mówiłem, znowu Philipsy. Tu mam trochę obniżone, więc jak widać, mało miejsca jest. Muszę to założyć. Ale damy radę. Jest coś. I tutaj też Philipsy.
damy radę. O tym, jak się rozdziela splittery od przedniego i tylnego zderzaka, to chyba już wrzucałem filmik wcześniej, ale mogę odświeżyć, jak coś. Więc po wyjęciu tych tylko wkrętów są jeszcze takie zatrzaski, które trzymają wszystko na miejscu i spajają zderzak razem z błotnikiem. Jak widzicie, to jest tutaj. Nie polecam pracy przy tych zatrzaskach, gdy jest bardzo zimno, bo lubią bezpowrotnie się nic zniszczyć, ale kiedy jest trochę cieplej, tak jak dzisiaj, to można wtedy sobie troszkę przy tym pracować. Również nie polecam ciągnąć listów w ten sposób, tylko raczej podważyć jakieś narzędzia. Są takie fajne primery plastikowe, których można użyć, dzięki temu nic się nie zarysuje. O, da radę. Ale jak jest ciepło, wtedy wszystko jest bardziej plastyczne. Także tu, jak widać, to już poszło. Tu pewnie od spodu coś będzie. A tu jest jakiś zatrzask. Zaraz go wyciągniemy. No i z przodu są tylko spinki, z tego co pamiętam, i chyba jeden wkręt. Dobra, tylna lista też jest zdjęta. Te wszystkie zatrzaski trzymają naprawdę mocno, co de facto jest dobre, bo się to wszystko tak łatwo nie rozłazi. Ale z drugiej strony trzeba użyć trochę siły. Tutaj były tylko dwa wkręty. Jeden blokuje dolną, znaczy tą górną część z tyłu tej listwy, a drugi wkręt w tym miejscu podtrzymuje tylko kole. Tutaj z tyłu nie było żadnej śruby, tam wkręta, natomiast od spodu była taka dość solidna spinka. Jest taka trochę zmurszała, ale trudno. No i ta listwa łatwo odeszła. Co do listwy bocznej, to położyłem się, żeby zajrzeć pod samochód. Chodzi na to, że tam są tego typu spinki, tylko dostęp jest trochę nie za bardzo, a tym bardziej, że to nie było nigdy ruszane prawdopodobnie. To jest raz, a dwa, że auto jest obniżone o cal, czyli 2,5 cm na sprężynę Haybacha. Przez to jest jeszcze trudniej się tam dostać. Być może podlewaruje troszkę z przodu, z tyłu, żeby zwiększyć prześwit i móc możliwość wsunąć się pod spód, mieć większą operacyjność. Wracając jeszcze do listew, postanowiłem spróbować jeszcze raz, bez podnoszenia auta, żeby sobie nie utrudniać dodatkowo życia. Tylna spinka jakoś poszła. Spróbuję wam pokazać, w czym może być problem. Raczej bym nie zalecał, żebyście robili, niech złapie ostrość, żebyście robili tą pracę zaraz po jeździe, ponieważ dosłownie 3-4 cm od tych plastików znajduje się rura wydechowa. Jak wiecie, wydech w naszych autach jest ulokowany pod progiem od strony prawej, czyli angielski w stronie kierowcy. I no, żeby nie było, pracując tutaj, podważając tą spineczkę, trzeba uważać, żeby się nie oparzyć. Da radę to zrobić, trzeba użyć dość wąskiego wkrętaka, żeby podważyć. Te spinki są, wiadomo, wygrzane, są stare i tak dalej. Zamierzam moje wszystkie spinki wrzucić do wody, żeby troszkę je zmiękczyć, odczyścić cały ten brud, będą też łatwiej chodziły, ale proponowałbym, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, na przykład kupić sobie paczkę takich spinek, bo one lubią trzasnąć. Ok, trzecia spinka też wydobyta. Pokażę wam, że jest jeszcze bliżej tłumika, tu jest zawiesia od tłumika. A tutaj jest... O, to jest to mocowanie. Bardzo blisko samego tłumika, więc to może być gorące, jeżeli dopiero co auto jechało. Także zostawcie sobie z 2 godziny, żeby auto ostygło, dopiero wrzucicie za robotę. Po zdjęciu tych spinek cała lista zaczyna pracować. Powinniśmy być w stanie ją teraz przesunąć do tyłu, ale nie zrobię tego jedną ręką, bo wiecie, co się jedną ręką robi dobrze. Chyba w każdym swoim filmie to ja wspominam, więc zrobię to poza wizją. Zobaczymy, co dalej. Na razie zajęło mi to około 15 minut czystej roboty, więc nie jest to jakaś tam ekstremalnie ciężka sprawa. Mam nadzieję, że wam dzięki poradnikowi będzie jeszcze prościej. No dobra, listwa zaszła, ale faktem jest, że trochę się uszarpałem i dwa zaczepy, chyba więcej nawet, zerwałem, bo faktycznie bardzo ciasno siedzą te spinki. Wcale nie jest tak łatwo je zsunąć. Szczególnie jak jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, albo nawet osiem, to tak trochę ciężko z tym idzie. I też nie ma jak na przykład tutaj wtrysnąć coś
jakiś WD-40 czy coś, żeby to dać poślizg. No nie ma za bardzo jak tego zrobić, ale miejmy nadzieję, że z powrotem będzie prościej, bo te listwy to był dziad i chciałem się ich pozbyć, zresztą nie były nawet malowane, natomiast te nowe są polakierowane w tym kolorze nadwozia z użyciem farby według kodu, więc raczej nie chciałbym używać nadmiernej siły i tego po prostu porysować, to niszczyć. No dobra, także jakby część zrobiona. Auto śmiesznie wygląda bez tych listew, takie pierdały, a jednak tak potrafią dużo zmienić. To się w głowie nie mieści. Okej, jedna strona zrobiona. Biorę się za drugą. Już tego nie bym wam pokazywał, bo to nie ma sensu. Będzie analogiczne działanie. Potem się wezmę za przedni tylny zderzak, żeby odczepić splittery. Z tego co pamiętam, trzeba było zdjąć zderzak, żeby to zrobić porządnie, bo nie ma w ogóle manewru, jeżeli chodzi o odczepianie tych wielowpustów, które tutaj jakby trzymają ten splitter w zderzaku, więc łatwiej jest zdjąć zderzak razem ze splitterem, potem sobie siąść, jakoś to położyć na jakimś miękkim, porozczepiać, złączyć z nowym i dopiero założyć całość. Także za to się biorę. Jeszcze taka mała uwaga. Mimo że dbam o samochód i często go myję i no, używam też różnych kosmetyków i tak dalej, ale są miejsca, gdzie mimo użycia myjki ciśnieniowej po prostu się nie dojdzie, jak widzicie, w takich zakamarkach. Lubi się zbierać sporo jakieś tam właśnie błota, ziemi i innych rzeczy, które z drogi podniósł pęd oraz woda w czasie deszczy. Więc sądzę, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie tej okazji. Przejrzenie wszystkiego oczywiście. No jak widzicie, to auto jest 2007 rok. Zero jakiejkolwiek korozji, nic się nie dzieje. Po prostu umycie wszystkiego dobrze. Także to na pewno nie zaszkodzi, a zawsze to będzie już trochę inna robota i będzie wiadomo, że zakładać na czyste. Przy okazji też nie będzie zgrzytu przy przesuwaniu rzeczy, tylko wszystko będzie gładkie, śliskie i odświeżone. Można nawet polecieć jakimś preparatem, takim właśnie natłuszczającym, żeby też zmniejszyć możliwość no, po prostu łapania czegokolwiek, jakiegoś brudu oraz żeby tam jakaś korozja się nie zaczynała. Może jeszcze wykorzystam sytuację i wam pokażę tak naprawdę, ile wkrętów oraz spinek jest potrzebnych, żeby całą jedną stronę zdjąć. Więc to jest przód. To jest listwa boczna. A to jest tylna nadkola. Ta duża spinka, ta i ta, to są łączniki z przednim i tylnym splitterem. Czyli są to głównie tak naprawdę wkręty, które trzymają wszystko na miejscu. Ok, listwy zdjęte po obu stronach oraz nadkola są umyte. Po umyciu wygląda to nawet jeszcze ciekawiej. Wiadomo, że możemy się spodziewać jakichś takich miejsc, gdzie plastik pracował i ocierał o drugi plastik, więc tam będzie lekko porysowany ten element, ale generalnie jakiejś tam brudy nie ma. Wszystko umyte. Co jest ciekawe, dopiero przed chwilą zdałem sobie sprawę, że udało mi się zrobić wszystko to, włącznie z myciem, bez otwierania samochodu. Auto jest nadal zamknięte, zablokowane. Znaczy już nie, bo przed chwilą sprawdziłem, czy coś nie zostało. Ale to była tylko i wyłącznie inspekcja. I jak widać, nie ma potrzeby otwierać, ponieważ listwy dochodzą tylko do tego progu. Przy okazji, może właśnie warto poruszyć. Nie wiem, czy będzie widać to na filmie. Powinno być widać. Ten czarny, to nie jest tylko taki czarny. Widać taki fajny brokat, taki niebieskawy. Ale, o dziwo, albo jak moja koleżanka mówi, nie mówi się o dziwo, tylko o piękna pani. Nieważne. Chodzi o to, że wychodzi na to, że Honda ma więcej niż jeden czarny kolor. I to dla tego modelu auta. I to jest dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ szukałem jednego zderzaka, który u mnie ma taką skazę. Jakiś wściekły słupek zaatakował auto. Chciałem po prostu wymienić ten element. Znalazłem na serwisie aukcyjnym czarny. No czarny to czarny. No. Honda czarna to czarna. Wziąłem i się okazuje, że ten czarny ma takie bardziej, powiedziałbym, w brąz wpadające, może w złoto, takie te drobinki. I to powoduje, że on nie wydaje się taki ostry czarny, tylko taki bardziej taki zmiękczony, delikatnie w słońcu wpadający w brąz. W cieniu przypuszczam, że różnicy nie będzie.
No także mamy zderzak, który generalnie wygląda ok, dopóki się go nie przyłoży do auta. Jak się go przyłoży, to widać różnicę. Więc nie wiem, co z nim będę robił. Aha, i druga uwaga. A jeszcze tak, spójrzcie, wczoraj było auto myte. Zrobione jest na nim 0 mil. Nic nie jeździłem, tylko wycofałem na swoje miejsce parkingowe. Ale tak pylą teraz drzewa, patrzcie, ile pyłków. Jest po prostu niewiarygodne. W ciągu kilkunastu godzin, patrzcie na szybę. A wczoraj wszystko było wyszorowane. Dobra, nieistotne. Gdybyście malowali elementy, pamiętajcie, że nawet podanie kodu z książki, kodu lakieru, to jest jeszcze mało. Okazuje się, że Honda ma przynajmniej dwa kolory i to jest jakby drugi dowód na to, że trzeba być bardzo ostrożnym. Raz na ten zderzak, o którym mówiłem. A dwa, że na szczęście to kolega mi dobierał kolor. Podałem mu kod i dopiero sprawdzili właśnie na jakiejś tam książce, jakie dokładnie są tam te wpyłki, ten kolor tej perły. Bo prawdopodobnie gdyby na to nie zwrócili uwagi, to by się okazało, że miałbym wszystkie te elementy pomalowane w złym odcieniu. Zaraz zobaczymy, czy to będzie pasowało. Przykładając listwę tak do samochodu, wydaje się, że to jest to samo, ale dopiero porównanie na aucie pokaże, powie nam prawdę. O, jeszcze będę drugą stronę pokażę, bo się zagadałem, w końcu w jedną stronę tylko chodzę. Więc tak to wygląda. Inspekcja pokazała, że wszystko jest eleganckie, czyściutkie. Sorry za hałasy, ale jest piękna pogoda do 3 kwietnia, więc wszyscy szaleją, robią co mogą w ogrodach i tak dalej. Dobra, to teraz ściągam zderzak przedni i tylny, żeby można było zobaczyć różnicę i dostać się wreszcie do tych plastików, które chcemy się pozbyć. Czyli będziemy odczepiali po tej linii cały ten element nadal. Dobra, gwoli przypomnienia. Tu pod tymi zaślepkami są po obu stronach śruby. To jest druga, czyli 4 śruby już wiemy. Z tego co pamiętam, pod tymi plastikami tutaj oprócz brudu siedzą też. No, chyba nie, tutaj jest tylko mocowanie. Nie wygląda, żeby tutaj coś było podparte. To jest tylko lampa. Ale no można, i tak trzeba to zdjąć, tak czy inaczej. I tu jest jeden wkręt, który trzeba odkręcić. Także oczywiście po obu stronach. I potem cały zderzak delikatnie powinien zejść. Ja już dawno nie ściągałem, muszę przyznać. Myślę, że około 5 lat. Może nawet więcej, także zobaczymy. Ale z tego co pamiętam, to była prosta robota. Zajęła to dosłownie kilka minut. Ok, więc w tych otworach siedziały 20, takie fajne, króciutkie. To są 2 8, ale można też użyć sobie krzyżaka. Zdjąłem lampę, dlatego że będzie lepszy dostęp, żeby się koło tego kręcić. Przy okazji całość tu się wyczyści po zdjęciu, żeby to było fajne, ładne, bez zgrzytów. Prosta robota, dosłownie 2 minuty. Po odkręceniu bocznych śrubek, tych tutaj, wystarczy po prostu złapać z dwóch stron, pociągnąć na zewnątrz, żeby tu z tych zatrzasków wyskoczyło z jednej, z drugiej strony. I później delikatnie, cyk, i to schodzi wszystko. Bardzo prosto, to siedzi na tych wczepach tutaj. Jak mówiłem, będzie znowu okazja, żeby to sobie fajnie wyczyścić, przejrzeć, czy gdzieś coś tutaj nie zaczyna ruda chrumkać. Żeby zdjąć całkowicie zderzak, w moim przypadku trzeba będzie rozpiąć też przewody od czujników cofania. Ale to jest banalna sprawa. Przy okazji użyję jakiegoś tam kontaktu elektrycznego, żeby to był fajnie dobry kontakt elektryczny, żeby nie przeszkadzało, to będziemy. Ok, tył ogarnięty, sobie to schnie. Zderzak zdjęty, leży, czeka. To można się zawiąć przodem. Z tego co pamiętam, z przodu trzeba będzie wyjąć grill, żeby dostać się do zderzaka. A może nie? Już nie pamiętam. Nie, chyba nie. Nie, do lamp trzeba zdjąć grilla. Tak, bo zderzak jest czepiany na wierzchu, na grill, także... Okej, okay. Przy okazji chciałem pokazać taki mały mod. Rozebrałem kiedyś ten grill i pomalowałem z tyłu na czerwono. Przy okazji tam wierciłem, otworzyć całe otwory, żeby trochę wpuścić powietrza, schłodzić to w gorące dni. Patrząc z góry, wszystko jest czarne. Patrząc z przodu, już nie. Taki mały myk. Dobra, czyli przedni zderzak praktycznie tak samo jak tylny. W obu stronach wkręty. Teraz już dołu niczego nie trzyma. Ja mam odpięte klipsy od tej płyty pod silnikiem, także w zasadzie potem można rozciągać zderzak. Tak jak mówiłem, odpięcie tych dwóch śrubek powoduje, że
wszystkie listwy są rozpięte, to cały ten zderzak, nakładka zderzaka schodzi łatwo. Tu widzę, że mi się wypięła żarówka z przeciwdzielnego, ale to nie problem. U mnie również są z przodu czynniki cofania, także trzeba porozpiąć instalację, ale mam wszystko na szybko z włączkach, także to jest banalna sprawa. Ok, zderzak zdjęty, wszystko przemyte. Zderzak sobie leży tutaj. I to jest linia, po której będziemy go rozdzielać. Natomiast tutaj już leży nowy splitter, jak widzicie, był czerwony. Aczkolwiek nie jest powiedziane, że to jest jedyna warstwa, która nie była. Bo gość, który malował niektóre elementy, twierdził, że wcale nie były srebrne, jak większość z elementów, które miałem. Tylko były wcześniej czarne, ktoś się przemalował na srebrno, a ja znowu musiałem doprowadzić je do czarności. Przy okazji, teraz będzie dobra okazja, żeby wam pokazać, jak te lampy się zachowują. Zobaczcie, gdzie jest słońce. Siedzi prawie dokładnie na wprost. I spójrzcie, te lampy się wydają naprawdę ciemne. A ta tu już w ogóle. Naprawdę efekt jest spoko. Bo teraz po prostu to, co normalnie by się odbijało od tej powierzchni, mimo że jest błyszcząca, bo ja wziąłem lakier błyszczący, a nie matowy, to po prostu odbijałoby się od tych dalszych odbłyśników i cała lampa wydawałaby się jasna. Tak jak na przykład tutaj. A tutaj nie ma się od czego odbić, bo czarny pochłania tą energię. Jest efekt naprawdę spoko. Pokażę wam też w nocy. Naprawdę fajnie to wygląda. Ok, dobra, ale teraz mówimy o zderzaku w innych pierdołach. Także bierzemy się za rozbiórkę. Rozdzielanie starego zderzaka i połączenie go z nowym splitterem. Pomyślałem sobie, że lepszej okazji już nie będzie, żeby zobaczyć auto bez zderzaku i bocznych listew. W podobnej pozycji jak wczoraj, praktycznie w tym samym miejscu. Może przejdę się naokoło. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda z większej perspektywy, bo tam mam trochę ciasno. W miejscu parkingowym? No trochę dziwnie. Naprawdę nie mogę się doczekać na to, jak ten samochód będzie wyglądał z zestawem plastików od Typer. Ale już nie powiem. Się przekonamy. Szczęki 5. Tak więc wszystko się udało, bardzo szybko poszło. Jedynie co, to trzeba zdjąć tą całą przednią rejestrację. To jest oryginalna podkładka, ponieważ pasuje dokładnie wszystkich wycięć. I w tym miejscu jest ukryta jeszcze, jest ukryty jeden wkręt, który ci tutaj będzie trzymał wszystko, jakby, żeby się nie rozchodziło. Ale tak poza tym trzeba tylko podważyć te klipsy i to wszystko fajnie wychodzi. Oczywiście jak zwykle odczyszczę sobie ten element i składam znowu. Ok, zderzak złożony. Gdzie sobie na razie siedzi. Chciałem teraz wziąć się za te wszystkie listwy, żeby założyć. I powiem wam, że zauważyłem, że jest problem, żeby wsunąć te wszystkie zaczepy jednocześnie, bo jednak siła, której należy użyć na każdy zaczep, żeby go wcisnąć w odpowiednie miejsce. Teraz wam pokażę, o czym mówię. Mówię o tych miejscach, żeby się wcisnęło w ten, tutaj, gdzie jest ten nerwówek. Multiplikuje się razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bo tyle jest klipsów. I no, jeszcze do tego nie są one ułożone w jednej linii. Więc no, na pewno nie jest to robota w jednej osobie. Nie mówię, że się nie da, ale co zauważyłem, te klipsy są takie dość ruchome. Natomiast jak się je lekko obróci, to wychodzą praktycznie bez oporu. Widzicie? Bo ten otwór nie jest okrągły, tylko jest lekko owalny. Zresztą przyjrzyjcie się na tą podstawę klipsa. Więc myślę, że łatwiej będzie powyjmować wszystkie klipsy, powkładać je w te sloty, a później tylko pyk, 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 pyk poleci po wszystkich miejscach, żeby się wtrzasnęło. I tyle, po robocie. I taki właśnie jest plan. Jak rzekłem, tak zrobiłem. Klipsów nie ma. Już w nadwoziu są za to włożone tutaj wszędzie w swoje miejsca. Wchodzą fajnie, tak jak powiedziałem, mają ten lekki taki moment, kiedy przeskakują. I właśnie to byłoby najtrudniejsze do zrobienia, bo tu nie za bardzo jest za co złapać. A już na pewno, tak jak mówiłem, w jedną osobę. Być może, gdyby auto było podniesione, to sprawa byłaby o wiele łatwiejsza.
Zdecydowanie polecam, jeżeli macie możliwość wjechać na jakiś, no choćby kanał, chociaż kanał to bardzo nie, ale raczej najazd, albo nawet podnieść wyżej jedną stronę auta. Wtedy robienie tych listów jest po prostu banalne. Tak, no to jest niestety ciasno. Zresztą zobaczcie tak naprawdę ile zostało miejsca. To jest mój but. Po obniżeniu tutaj mam raptem za 4-5 cm między butem a metalem, a jeszcze dochodzi ten plastik, który nie dotyka metalu. Więc zostało to jest naprawdę trochę obniżone. Choć nie jest tak niskie jak Type R, bo Type R oryginalny jest 35 mm niższy. Ten jest teraz 25 mm niższy niż standardowe. Także jeszcze i tak jest ten centymetr zapasu. Dobra, wklikuję to. Już wiem, że to była dobra decyzja. Bardzo łatwo poszło. Jeżeli się wtrzaśnie te plastiki i zostawię w centrum, w takim miejscu, gdzie one mają jeszcze delikatny luz, że się poruszają lewo-prawo, wtedy one same się naprowadzą na otwory i wkliknięcie tego zajęło mi dosłownie 20 sekund. Upewnijcie się, że to wszystko siedzi dobrze. Można przez szmatkę dociskać, ale to naprawdę łatwo wchodzi. Pamiętajcie mniej więcej, gdzie siedzą klipsy i później tylko lecicie, jak to się mówi, za koleją. I po rafałku. Ok, to jest tylna część, dolna część tylnego zderzaka, czyli splitter tylny. Musicie pamiętać, gdybyście gdzieś kupowali z drugiej ręki, że czasami, nawet dosyć często się zdarza, że splittery są sprzedawane bez tych ozdobnych końcówek, które są inne, innego kształtu w tej perce niż w innych modelach, na pewno inne niż, niż w wersji diesel, którą mam ja. Więc jeżeli byście szukali, to poszukajcie sobie też tych właśnie tych końcówek, ponieważ są one dość kosztowne i wcale nie tak łatwo je znaleźć. A właśnie przez to ludzie wołają dość chore pieniądze za nie czasami. Więc w pierwszej kolejności muszę zainstalować te osobno kupione końcówki do tych splitterów. Oczywiście nie mam wkrętów w tych odpowiednich, więc będę musiał zdemontować z mojego starego zderzaka, z mojego starego splittera i użyć tych samych wkrętów do zamocowania tych. Dopiero potem założę wszystko do zderzaka. Myślę, że będzie to bardziej optymalne, bo będzie to mniejszy element do zabawy. Nie będę miał możliwości czegoś tutaj porysować. No i okazuje się, że mój plan był jednak zawodny, dlatego że w pierwszej kolejności trzeba niestety odkręcić te śruby, które mocują tutaj te ozdobne końcówki. W przeciwnym wypadku nie uda się rozdzielić tych części, które właśnie chcemy rozdzielić. Także to trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Wyciągnąć te końcówki. O, tak jak teraz. Już mi się udało po odkręceniu tej śruby. Dopiero teraz będziemy mogli sobie spokojnie do tego dojść. I tutaj, w tym miejscu, tu siedzą takie dwie te spinki. A, na potrzeby położyłem takie spinki, takie jak wszędzie. I one są trochę takie zmęczone, bym powiedział, więc będę musiał się chyba rozejrzeć. Nie wiem, czy nie kupiłem kiedyś wcześniej. Także polecam wam, jeżeli planujecie taką robotę, lepiej sobie kupcie paczkę takich spinek dla po prostu świętego spokoju, żeby je mieć. Zastąpić stare, połamane, skruszone czymś nowym. Zawsze to jednak będzie trzymało lepiej. Nawet łatwiej założyć, nie jest takie chropowate. Także taki jest plan. Na razie to rozkręcam. I przy okazji zdejmę też, po prostu rozdzielę splitter ze zderzakiem, żeby wyczyścić sobie tę powierzchnię styku. No i będę musiał po prostu założyć ten nowy. Dopiero potem założę końcówki. Okej, okazuje się, że jeszcze nie mam aż tak strasznej sklerozy, jak myślałem, bo pamiętałem, że kupowałem takie spinki i wśród tych, które kupiłem, bo są różnego rodzaju typu, znalazłem też taką podwójną paczkę, która jest właśnie idealna do tych rzeczy. To jest ta spinka, której najczęściej i najwięcej tutaj wykorzystuję. I powiem wam, że jest ona mega przydatna z tego tytułu, że właśnie w składaniu tylnego splittera bardzo się te spinki przydają, ponieważ jest to trudno jakoś tak złożyć razem. Więc ja zacząłem od jednej strony, zapełniam sobie to na spineczkę i powoli tutaj układałem to wszystko, tak żeby się zaczęły zgrywać otwory, bo one się troszkę rozjeżdżały. Potem założyłem tą drugą, później tą, na końcu naciągnąłem i teraz już to wszystko siedzi. Teraz sobie tylko jeszcze upewnię się, że wszystkie zatrzaski wskoczyły gdzie trzeba. No one pewnie i tak od wibracji wskoczą gdzie trzeba, ale chcę się upewnić. No i tyle będzie. W zasadzie potem już się mogę wziąć za zakładanie tych ozdobnych wydechów. Więc do roboty. Kolejna uwaga, wydaje mi się, że cenna. Jak widzicie, to takie zardzewiałe, troszkę zardzewiałe
jakby ogniwa, do których się musieliśmy podłączyć z poprzednią wersją końcówek wydechowych. Okazuje się, że one były mocowane tutaj na dwie śruby, z czego miałem po jednej tak naprawdę oraz jeden urwany zaczep z tamtej strony. I oprócz tego dwa klipsy w tej części dolnej zderzaka. Więc tu jest to tak sprytnie zrobione, że to zachodzi jakby na to. O, cyk, cyk. W ten sposób. I teraz się okazuje, że ten uchwyt jest mocowany. Znaczy wygląda to, że na dwa uszy, na dwoje uszu. Nie jest urwana, jak widać, jedna, ale na jedno myślę, że wystarczy spokojnie, skoro zapytuję spinkami, więc trzeba przełożyć to jak na gniazdo do tego plastiku tutaj poniżej i wtedy będzie elegancko. I tak mam tylko po jednej śrubie na każdą stronę, więc tak, bo z tej strony widzę, też jest złamana, więc nie ma opcji, tylko tu, więc muszę sobie to przełożyć tam, żeby było do czego zapchać śrubą i po Rafałku. No i dobra, i skończone. Przy składaniu jest trochę więcej pracy, bo człowiek bardziej uważa na te rzeczy, które nie chce porysować, ale no, warto tego moim zdaniem, bo naprawdę samochód wygląda błędnie. Te plastiki wszystkie teraz, kurczę, poprawiają bardzo wygląd auta i wydaje się jeszcze bardziej obniżone. Także no, naprawdę jestem zadowolony. Tak się to teraz prezentuje. Pewnie zauważyliście, że brakuje jednej rzeczy, czyli tylnego spoilera. On też jest przygotowany i polakierowany, ale o montażu spoilera zrobię osobny odcinek, bo to będzie trochę bardziej złożona operacja. A jeszcze obiecałem wam, że pokażę wam, jak wygląda z włączonymi pozycyjnymi. Tak się to prezentuje. Własna robota. Okej. Zaraz wam pokażę jeszcze ujęcie, jak będzie wyglądało ze spoilerem nieprzymocowanym. Tadam! No to będzie fajnie wyglądało. Muszę go tylko założyć. Zupełnie inne auto, naprawdę. Także polecam. Jeżeli macie możliwość, sami widzicie, że wygląda to spoko. Oczywiście czarne auto, no to czarne auto, każdy wie, co się dzieje. Jest piękne przez pierwsze 15 sekund, albo wtedy, kiedy jest umyte i jeszcze mokre. Potem zaczynają się schody. Ale cóż, no to się nic nie poradzi. Okej, no to dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten tutorial wam się troszkę przyda. Będzie może łatwiej, a może po prostu zmienicie decyzję, żeby jednak tego nie robić. W trakcie montażu wyszły jeszcze inne niedociągnięcia, które wynikają z tego, że jest to model 5-drzwiowy, a próbujemy założyć listwo 3-drzwiowego. Są delikatne różnice. Jedna z nich, jak przyjrzycie się, ta listwa oraz oczywiście po drugiej stronie nie dochodzi. A dlaczego? Dlatego, że stara listwa miała takie wycięcie, które pozwalało się tej części wsunąć, a tej bardziej dojść do powierzchni montażu. I to właśnie jest to, co muszę zrobić. Niestety zauważyłem to za późno, już po lakierowaniu, więc muszę nakleić ładnie taśmę i ciąć powolutku, delikatnie, tyle ile trzeba, żeby to się wsunęło, ale to jest do zrobienia. Natomiast tutaj jest i już będzie szczelina. O, tutaj to w ogóle się nie wtrzasnęło. Powinno być trochę lepiej, jak to tutaj poprawię. Ale generalnie tak, muszę to jeszcze poprawić, ale i tak czy inaczej tutaj będzie sporo odstawało. No bo niestety tak to jest. Także poprawię tutaj, żeby aż tak bardzo nie odstawało, ale jak widzicie w tym miejscu, w innym nadwoziu, gdzie się kończą drzwi 3-drzwiowej wersji, czyli trochę dłuższe, tu zaczyna się troszkę inny profil. Także no, tym będę się musiał nauczyć żyć. I oczywiście tam spinkę muszę trzasnąć odpowiednio. Tyle co zauważyłem. Ale reszta wszystko pasuje i wygląda zdecydowanie lepiej, jeżeli ktoś się z nim nie przygląda.